dobra, zaczynamy kolejne webinarium, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. I jest to inicjatywa, która jest realizowana w partnerstwie przez Stowarzyszenie Labib i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. I dzisiejsze nasze webinarium odbywa się w ramach miesiąca, który jest poświęcony trudnym użytkownikom. Trudnym relacjom, trudnym sytuacjom. Wcześniej to jest taki dobry moment też, żeby o tych trudnych sytuacjach rozmawiać, bo on obfituje w różne wydarzenia, to jest początek roku, koniec wakacji, przygotowania do różnych rzeczy, które się mają zadziać do końca tego roku. Więc tych trudnych sytuacji jest wiele, a dzisiaj będziemy o nich rozmawiać w kontekście bibliotecznym. Naszą dzisiejszą ekspertką i prelegentką jest Natalia Gromów, dyrektorka Biblioteki Gdynia i członkini Stowarzyszenia Labib. Ja, Natalia, ci zaraz oddam głos i poproszę, żebyś się przedstawiła, ale też przeprowadziła nas po prostu przez to nasze dzisiejsze webinarium. Dziękuję bardzo Martyna za przedstawienie. Faktycznie nazywam się Natalia Gromow i pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, w Bibliotece Gdynia, którą mam przyjemność kierować i jest to naprawdę cudowna, no, jest to super praca, bardzo, bardzo ją lubię, ale też wiem, że no, nie zawsze nasza praca wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Pracujemy z ludźmi i od tych ludzi z jednej i z drugiej strony lady bardzo, bardzo dużo zależy. Ta lada jest oczywiście takim symbolem, no bo wiadomo, że już mamy biblioteki, w których nie mamy takich tradycyjnych lad, ale też kontaktujemy się z naszymi użytkownikami w bardzo, bardzo różny sposób, między innymi przez internet, ale też kontaktują się właściwie wszyscy pracownicy biblioteki, nie tylko bibliotekarze na pierwszym froncie. Natomiast jest to faktycznie tak, że od naszego użytkownika i od nas samych zależy, w jaki sposób ta nasza praca będzie wyglądała. Klientem w bibliotece, użytkownikiem biblioteki jest oczywiście czytelnik, ale też mamy klientów wewnętrznych, czyli nas samych, którzy pracujemy w naszych zespołach i też czasami jesteśmy dla siebie tak zwanym trudnym klientem. Bo też i czasami jesteśmy po prostu trudnym klientem i właściwie dlatego chciałabym, żebyśmy rozpoczęli nasze webinarium od tego, żebyście się zastanowili Państwo, skąd się tak naprawdę biorą ci trudni klienci. To znaczy, żebyście po prostu pomyśleli sobie, w jakiej sytuacji sami byliśmy takimi trudnymi klientami, bo z pewnością tak było. Myślę, że nie ma takiej osoby, która choćby raz w życiu nie sprawiła, że osoba, że człowiek, z którym coś załatwiamy, w sklepie, czy w jakimś urzędzie, czy właśnie w bibliotece, czy w jakiejkolwiek instytucji, nie pomyślał sobie o nas, że to jest naprawdę trudny klient. Chciałabym, żebyście po prostu pomyśleli o tym, jak to było, dlaczego byliście takim trudnym klientem, jak się wtedy zachowywaliśmy i jakie emocje temu towarzyszyły. Ja oczywiście nie będę teraz, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić, to bardzo proszę o to, żeby robić to na czacie. Ja będę się starała to odczytywać. Natomiast chciałabym powiedzieć, że zrobiłam taką krótką ankietę wśród moich koleżanek i kolegów pracujących w bibliotece. Właśnie a propos tego, w jakiej sytuacji oni sami stawali się w tym jakby trudnym klientem i padały bardzo takie ciekawe odpowiedzi. To znaczy tak, no przede wszystkim, że straciłam cierpliwość, tak? To jest jedna z takich podstawowych odpowiedzi. Chciałam coś załatwić, nie udało mi się tego załatwić, straciłam cierpliwość, stałam się czasem agresywna, czasem nieprzyjemna oczywiście, albo wchodząc gdzieś miałam już negatywne nastawienie i to wcale nie zależało od tego, że wcale nie chodziło o to, że jestem negatywnie nastawiona do osoby, która będzie ze mną za chwilę rozmawiała, tylko po prostu no, mam zły dzień, źle się czuję, nie powiodło mi się coś wcześniej i to negatywne moje nastawienie przekłada się zaraz na to, że staję się faktycznie trudnym klientem. Oczywiście brak empatii z drugiej strony, to, że obsługująca nas w cudzysłowie osoba miała niesympatyczny wyraz twarzy, traktowała nas z góry,
protekcjonalnie, była niecierpliwa, nie chciała nas wysłuchać. To wszystko sprawiało, że faktycznie jest ten trudny klient. Tutaj pani Renata napisała, że w bibliotece, trudny klient w bibliotece to niejednokrotnie człowiek chory. Oczywiście, to znaczy to po prostu wiadomo, no, że jakiekolwiek złe samopoczucie wpływa na naszą postawę i na to, w jaki sposób się zachowujemy i przekłada się na relacje, które nawiązujemy z drugą osobą. Szybka decyzja, problem z podjęciem szybkiej decyzji, zdenerwowanie. O, i teraz tutaj taka historia pani Katarzyny, że przyszła na pocztę 5 minut przed zamknięciem i miała wyjątkowo ważną przesyłkę. Pani była zdziwiona, że tak późno przyszłam i była niezadowolona, tak? Ale tutaj też jakby no, to, że pani była niezadowolona, mogło wynikać z różnych powodów, ale też to, że no, przyszła pani na tą pocztę 5 minut przed zamknięciem. Wiadomo, że już ta obsługa może, a choć nie powinna, być nie taka, jak sobie to wyobrażamy. Też tutaj padło wśród moich kolegów takie stwierdzenie, że jestem trudnym klientem, kiedy ktoś stawia mi jakieś bezsensowne wymagania, tak? Z tym, że to mogą być bezsensowne wymagania z mojej perspektywy, natomiast z perspektywy człowieka, który coś musi z nami załatwić, który jest po tej drugiej stronie przysłowiowej lady, te wymagania wcale nie muszą być bezsensowne, mogą wynikać z jakichś przepisów, uwarunkowań, których my po prostu nie znamy. Dlatego zobaczcie, że sami stajemy się trudnymi klientami w momencie, kiedy jakby sytuacja nie jest taka, jaką chcielibyśmy zastać i kiedy jest taka, znaczy kiedy w pewnym momencie po prostu zaczynamy się źle z tym czuć i wzbudzają się w nas bardzo negatywne emocje. Tutaj pani Kasia pisze, że informacje na zewnątrz o godzinach pracy były mylące, dlatego ważny jest jasny przekaz. I oczywiście jest to rzecz, o której będziemy sobie dzisiaj mówić, ale chciałam zacząć od tego, żebyśmy sami sobie po prostu pomyśleli, że w momencie, kiedy przychodzi do nas osoba niezadowolona bądź w jakikolwiek inny sposób trudna dla nas w tym, żeby ją obsłużyć, postarajmy się czasem wejść w jej buty, w jej sytuację i pomyśleć, dlaczego ta osoba może być tak zwanym trudnym klientem i pomyśleć też o tym, że my sami stajemy się czasem trudnym klientem, bo to jest normalne, no po prostu to jest, tak, tacy jesteśmy, tak jest skonstruowany człowiek i warto po prostu w trudnych sytuacjach o tym pamiętać. Dlaczego ten klient jest trudny? Słuchajcie, są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu, ponieważ to tutaj na tej prezentacji nazwałam tak zwanymi czynnikami wewnętrznymi. Jeżeli klient ma taki charakter i temperament, no to nie jesteśmy w stanie po prostu tego specjalnie przeskoczyć. Często też klient jest trudny, ponieważ chce nas zmanipulować w jakikolwiek sposób albo pokazać, no, że jest tutaj jest osobą bardzo, bardzo ważną i w związku z tym należy mu się na przykład specjalne traktowanie. Po prostu czasem jest po prostu nieuprzejmy i ulega uprzedzeniom, bądź jest, no, brzydko mówiąc, ignorantem. Natomiast na te czynniki naprawdę bardzo trudno nam wpływać, bo one się wiążą jakby z takim, no, z charakterem człowieka, który do nas przychodzi i z którym musimy bądź chcemy nawiązać fajne relacje. Natomiast jest grupa czynników zewnętrznych, na które mamy wpływ. No właśnie, jeśli na przykład jego oczekiwania nie są spełnione, możemy się zastanowić, w jaki sposób moglibyśmy to robić albo jak uprzedzić taką sytuację w przyszłości. To, że mu się nie podoba zachowanie obsługi, no musimy po prostu pomyśleć, czy to faktycznie wynika z tego, jaki on jest, a czy faktycznie my jako ta obsługa zachowujemy się nie tak, jak chcielibyśmy być potraktowani, bo myślę, że warto właśnie sobie często zadawać to pytanie, czy my faktycznie znaczy chcielibyśmy być tak potraktowani, jak traktujemy naszych czytelników, bądź osoby, z którymi pracujemy, bo po prostu
ale to też wynika z naszych jakby wewnętrznych cech, ale też często z naszych emocji i nastroju. Właśnie to, o czym mówię, czyli to samopoczucie i nastrój nasz jest czynnikiem zewnętrznym, który również wpływa na to, że klient może stać się tak zwanym klientem trudnym. I jeżeli klient już przychodzi zdenerwowany, no to wtedy oczywiście całą tą złość przeładowuje na osobę, która ma wtedy nieprzyjemność z nim rozmawiać. Tutaj dałam przykład dość częsty w bibliotekach, które mieszczą się w śródmieściach miast, na przykład nie miał gdzie zaparkować, więc jest już totalnie wkurzony. I tutaj możemy starać się w jakikolwiek sposób zapobiec takiej sytuacji, jeżeli mamy taką możliwość, a jeżeli nie, no to uspokoić go i w pewnym sensie no, wyprowadzić tę sytuację na prostą. Tutaj też widzę na czacie, że mówicie Państwo o klientach, którzy są chorzy i tu chodziło o choroby psychiczne. Ja nie znaczy, wiecie, to jest bardzo taki trudny temat, dlatego że no to są po prostu ludzie, którzy również mogą korzystać z biblioteki. Biblioteka jest otwarta na wszystkich i absolutnie nie powinna być zamykana na różne rzeczy, na różnych użytkowników, którzy sprawiają nam problemy. Natomiast wydaje mi się, że wtedy musimy pamiętać, właśnie tak jak pani pisze, że ciężko jest podjąć jakiekolwiek sensowne działanie. Wtedy musimy pamiętać o naszych granicach, naszych wewnętrznych granicach i asertywności i tego, że po prostu nie powinno się człowiekowi po drugiej stronie lady pozwalać na wszystko absolutnie. Ta asertywność jest bardzo ważna, musimy traktować się z szacunkiem i z godnością, ale zarówno osobę po jednej stronie lady, jak i po drugiej stronie lady. Także tak to wygląda. No więc tak jak właśnie pisze pan Maciej, że mogą korzystać, tylko kwestia tego, żeby go nie skrzywdzić i nie urazić. Jest to oczywiście bardzo ważne. Natomiast tak jak mówię, pewne rzeczy możemy starać się wyprzedzić, możemy starać się zmienić nasze osobiste zachowania, właśnie wchodząc w to, myśląc o tym, czy ja chciałabym być tak potraktowana przez osobę, która przychodzi, kto mnie będzie obsługiwała, ale też chciałabym. Znaczy musimy też myśleć o tym, że w pewnym momencie są takie sytuacje, w których naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić i pozostaje nam tylko odwołać się do własnej asertywności, własnych granic, które sobie stawiamy i kulturalnie z szacunkiem przedstawić swoje racje, nie pomagając w rozwiązaniu tej konkretnej sytuacji. Właśnie to, starajmy się obsługiwać tak, jakbyśmy sami chcieli zostać obsłużeni. Biblioteka jest takim specyficznym miejscem pracy, jak zapewne sami o tym wiecie, ponieważ przychodzą do nas, tak jak już tutaj stwierdziliśmy, bardzo, bardzo różni ludzie z bardzo różnymi oczekiwaniami. Jesteśmy instytucją, która jest otwarta na wszystkich, przynajmniej tak powinno to wyglądać. Nie ma właściwie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o korzystanie z biblioteki, nie tylko z księgozbioru, z wypożyczania, ale też... Panie Danielu, okej. Ale też jakby... Musimy pamiętać o tym, że świadczymy wiele różnych innych takich usług, jest nie tylko związanych z tym podstawową rzeczą, do której zostaliśmy stworzeni. I ja chciałam teraz się odwołać do misji biblioteki. Ponieważ wiadomo, że większość naszych instytucji ma sformułowaną misję, jeżeli jej nie ma, to i tak ludzie, którzy pracują w bibliotece, wiedzą najczęściej, jaka jest misja biblioteki, chociaż ja zawsze zachęcam do tego, żeby ją zapisać, bo to jest bardzo ważne, żeby to było jasne dla wszystkich osób, które pracują w bibliotece. I czasem zastanawiam się, czy w tych misjach nie ginie jedna bardzo ważna rzecz, z której zapewne wszyscy zdajemy sobie sprawę, ale czasem o niej zapominamy.
że tak naprawdę biblioteka jest instytucją, która świadczy usługi na rzecz swoich odbiorców, czyli świadczy usługi na rzecz czytelników bądź uczestników różnego rodzaju wydarzeń. Teraz też jakby weszliśmy głębiej w internet i w tą działalność w internecie. I bardzo ważne jest, że w momencie, kiedy świadczymy usługi na czyjąś rzecz, żeby o tym po prostu pamiętać, że jesteśmy dla tych osób, dla których, które do nas po prostu przychodzą, które korzystają z naszych usług. To jest taki truizm oczywiście, natomiast po prostu musimy pamiętać, że świadczymy usługi, a jeżeli świadczymy usługi, to jakby to dobro naszego odbiorcy powinno być dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne. Nie mówię tutaj o tym, żeby zapominać o tych wszystkich innych rzeczach podstawowych, które związane są z istnieniem biblioteki, natomiast to już się dzieje i to już się dzieje od dłuższego czasu, natomiast szczególnie przy trudnym kliencie musimy pomyśleć sobie, że jednak ta misja biblioteki jest czymś, co jest bardzo ważne i że to służenie czytelnikom jest jakby służenie oczywiście w tym dobrym rozumieniu tego słowa, jest w pewnym sensie podstawą naszej działalności. Dlatego zastanowiłabym się też nad tym, czy my się mierzymy z trudnym czytelnikiem, czy mierzymy się z trudną sytuacją dla tego czytelnika i dla nas. Bo to też jest kwestia oczywiście emocji, kwestia podejścia do osoby, która jest z drugiej strony lady. Bo jeżeli nakładamy sobie, tak, mówimy o tym, że mamy trudnego czytelnika, to od razu się do niego negatywnie zastawiamy. Jeżeli spróbujemy pomyśleć o tym wydarzeniu jako o trudnej sytuacji, to wymaga oczywiście od nas bardzo dużo wysiłku, otwartości i takiej chęci budowania relacji, która jest jakby tą podstawą do spotkań z czytelnikami. Jeżeli pomyślimy sobie o całej sytuacji jako o trudnej sytuacji, łatwiej nam jest po prostu znaleźć dobre dla nas i dla czytelnika, dla odbiorcy naszych działań rozwiązanie. Po prostu musimy o tym sobie myśleć. Ja też oczywiście zapytałam tą moją grupę testową, czy oni uważają, że spotykamy się w bibliotece z trudnymi czytelnikami, czy raczej z trudną sytuacją. Teraz spróbuję Wam udostępnić ekran z właśnie tym formularzem, który robiłam. Zobaczymy, czy nam się to uda. Powinniście teraz widzieć taką ankietę Google, trudny klient i odpowiedzi. I teraz zobaczcie, na 18 odpowiedzi, które uzyskałam, 7 osób odpowiedziało, że raczej myśląc właśnie o takim wydarzeniu w bibliotece, myśli o nim jako o trudnej sytuacji, a 11 z tych 18 powiedziało, że jest to ewidentnie trudny klient, czyli jakby skłaniało się bardziej do tych czynników wewnętrznych tkwiących w osobie, która do nas przychodzi, niż do tego, dlaczego ten klient w danym momencie jest trudny. Bo też, jak dobrze wiecie, osoba, która przychodzi do biblioteki, już tutaj skończę to udostępnianie, przepraszam. Osoba, która przychodzi do biblioteki, czasem jest absolutnie świetnym czytelnikiem, a w zupełnie innej sytuacji może być faktycznie stawiać nam zadania nie do rozwiązania, bądź po prostu powodować, że będziemy się źle czuli, że tej relacji kompletnie nie da się nawiązać. Także tutaj pani Ania napisała, że dla mnie trudny czytelnik to ten sam trudny klient, który w markecie swoje frustracje wylewa na niewinnej kasjerce. Ale właśnie, czy przyczyną jego frustracji jest sytuacja, czy przyczyną jego frustracji jest po prostu to, że jest niedobrym człowiekiem i ma fatalny charakter i po prostu zawsze się na kimś wyżywa. Bo to jest po prostu, to też jest kwestia tego, w jaki sposób, jaka jest sytuacja i w jaki sposób my do tego podejdziemy. Ja bym jednak proponowała i starała się podejść do
trudnego czytelnika właśnie przez pryzmat sytuacji, w której on się znajduje i myślenia o tym, że to nie są cechy, to znaczy to nie wynika z jego złego charakteru, tylko być może jest jakaś spowodowane właśnie tą sytuacją. Bo jeżeli będziemy myśleć o tym, że po prostu to jest fatalny człowiek i nigdy w życiu się z nim nie dogadamy, no to po prostu jakby no nie myślimy kompletnie o rozwiązaniu tej sytuacji tak, żeby ona była dobra i dla człowieka, który do nas przychodzi, i też dla nas. Bo cały czas mówią, że to wszystko powinno opierać się na komunikacji bez przemocy i na tym, żebyśmy budowali te relacje. A tak przy okazji, jak zapewne dobrze wiecie, jeżeli zbudujemy relacje, to w momencie, kiedy mamy dobre relacje z jakimś człowiekiem bądź z grupą czytelników, to dużo łatwiej nam jest wybrnąć nawet z naprawdę trudnej sytuacji. Tutaj mam też pytanie, bo bardzo dużo Państwo piszecie na czacie, i natomiast ja tylko niektóre z nich wychwytuję. To jest pytanie o to, jak wymusić na kimś, aby nosił maseczkę. To jest sytuacja, z którą bardzo często spotykamy się w naszych bibliotekach. I w naszej bibliotece w Gdyni oczywiście jest też to się często zdarza, że przychodzą ludzie i po prostu mówią, że on nie ma koronawirusa albo nie może nosić maseczki, ponieważ ma takie orzeczenie lekarskie, że jest w tej grupie, która maseczki nie powinna nosić. My staramy się, i to też jest ważne, żeby jeżeli jest sieć filii, która współpracuje ze sobą, tak jak na przykład taką siecią jest Biblioteka Gdynia, staramy się mówić o tym, że robimy to, prosimy o zakładanie tych maseczek nie ze względu na tylko i wyłącznie na osobę, która przychodzi, ale też przede wszystkim na bezpieczeństwo wszystkich innych osób. I proponujemy rozwiązanie. Jeżeli nie możesz pan nosić maseczki, nie może pan wejść między regały, natomiast może pan zamówić książkę przez internet i my ją po prostu panu wydamy. Więc staramy się, to nie jest oczywiście idealne rozwiązanie i oczywiście nie pacyfikuje, przepraszam za to słowo, wszystkich trudnych w tym temacie czytelników, natomiast jest jakąś propozycją, którą mamy. Nie chce pan nosić pani maseczki, proponujemy pani inne rozwiązanie tej całej sytuacji. Więc wiadomo, że trudne sytuacje nigdy nie będą przyjemne i nigdy nie zrobimy tego tak, żebyśmy wszyscy wyszli uśmiechnięci i zadowoleni. Natomiast starajmy się myśleć o tym, żeby podać rozwiązanie, a nie myśleć tylko o tym, że ta osoba, która do nas przyszła, jest po prostu trudnym człowiekiem, z którym absolutnie nie damy rady dogadać, ponieważ to jakby zamyka całą sprawę. Wtedy już kompletnie nie jesteśmy w stanie nawiązać jakiejkolwiek pozytywnej relacji i rozwiązać takiej trudnej sytuacji. Więc odwoływanie się właśnie do na przykład dobra innych ludzi w tym momencie wydaje mi się bardzo dobrym krokiem, dlatego że pokazuje, że absolutnie nie myślimy tylko i wyłącznie o sobie, a to też wzbudza często agresję złe emocje po prostu wśród naszych odbiorców, jeżeli wychodzą z założenia, że my sobie robimy tak, żeby nam było fajnie, natomiast żeby utrudniać życie temu czytelnikowi, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli chodzi o to budowanie relacji jest podstawą funkcjonowania biblioteki w kontekście właśnie tej działalności usługowej, czyli świadczenia usług na rzecz czytelników. I tutaj chciałabym trochę się odwołać do, nie wiem, czy Państwo uczestniczyli w projekcie, znaczy, czy wiecie, uczestniczyliście w programie Rzecznictwa dla Bibliotek, ale tam jest takie bardzo dobre narzędzie, jeśli chodzi o relacje i nastawienie naszych czytelników, które nazywa się nastawieniometrem, i tam dzielimy sobie naszych czytelników na osoby, które są właśnie nastawione źle,
do jakiegoś działania w bibliotece, czyli są, są oponentami, osoby neutralne i naszych sprzymierzeńców. I warto sobie w takim globalnej sytuacji, kiedy na przykład mówimy o tych maseczkach, czyli sytuacja się powtarza, pomyśleć, w jaki sposób tych oponentów moglibyśmy przekonać do tego, żeby chociażby stali się neutralni wobec jakiegoś problemu, a z kolei osoby neutralne, żeby wspomagały nas w tym, żeby właśnie tych takich trudnych sytuacji było coraz mniej. Absolutnie zgadzam się z panią Teresą, że nigdy z góry nie zakładamy, że ktoś będzie trudnym klientem, bo dużo zależy od nas, ale dużo też zależy właśnie od naszego podejścia, czyli już takiego naszego nastawienia się do osoby, która będzie po drugiej stronie lady i jak my sobie to będziemy dalej te relacje budować. Tutaj chciałam wam podać taki wycinek jednego z badań, które zostało przeprowadzone w zupełnie innej branży, bo w branży sieci sklepów detalicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta sieć, będąc jedną z dwóch największych sieci, zbankrutowała po prostu. I jedną z opinii, ponieważ badano, dlaczego ta sieć zbankrutowała. Jedną z takich przyczyn była opinia klientów, którzy mówili, po co mam przychodzić do sklepu, w którym nie chcą przebywać sami pracownicy. I tutaj przechodzimy do jakby kolejnego problemu, czyli tych trudnych sytuacji, które wynikają również z atmosfery naszej pracy. Jak sami na pewno Państwo wiecie, jest tak, że my musimy po prostu się zastanowić, czy my sami jesteśmy zadowoleni z naszej pracy. To znaczy, czy, przepraszam bardzo, ja sobie tylko przesunę tutaj, okej. Czy my sami jesteśmy zadowoleni z naszej pracy? Bo jeżeli sami dobrze wiecie, jeżeli wchodzicie do jakiegoś miejsca, gdzie chcecie coś załatwić albo po prostu chcecie skorzystać z jakiejś usługi, obsługuje was osoba, po której widać, że jej to po prostu wisi albo że ona wcale nie chce tu być, że to jest coś, co nie sprawia jej kompletnie radości, to od razu wasze nastawienie do tego miejsca, choćby było nie wiadomo jakie na początku, spada, tak? Znaczy wasz nastrój spada, wasza chęć bycia w tym miejscu spada i też staracie się załatwić wszystko jak najszybciej i możecie stać się po prostu takim trudnym klientem. Więc naprawdę niezwykle ważne jest to, żebyśmy my sami czerpali tą satysfakcję z pracy i żeby o tą satysfakcję i atmosferę w pracy dbać. I to jest według mnie bardzo ciężkie i bardzo ważne, ale bardzo, bardzo ważne zadanie dla szefów. To znaczy, jak zrobić, żeby w bibliotece byli dobrzy pracownicy, zadowoleni, jak zrobić z pracowników, znaczy jak zrobić, żeby pracownicy biblioteki po prostu byli zadowoleni. To taki szef powinien bardzo dbać o swoich ludzi, bo tu też jest kwestia relacji i tego, co jest wewnątrz naszego po prostu zespołu, tak? Zadowolony bibliotekarz od razu jest pozytywnie nastawiony do osoby, która jest z drugiej strony lady i łatwiej mu rozwiązywać te trudne sytuacje. Nie wiem, ilu spośród Państwa jest szefami bibliotek, ale wydaje mi się, że czy kierownikami poszczególnych placówek, ale dobrze wiecie, że zapewnienie rozwoju, atmosfery, wsparcia i docenianie swoich pracowników bardzo dobrze wpływa na to, że na ludzi. Oczywiście najlepiej, i to jest potwierdzone, nie ma się co z tym kłócić, wpływa bardzo dobre wynagrodzenie. Natomiast często na to nie mamy aż takiego wpływu, jak na te pozostałe czynniki. I warto naprawdę o tym pamiętać. Warto też pamiętać o tym, że nie każda, jeżeli na przykład wdrażamy nowe usługi, nie każda dobra usługa, dobra dla nas, dobra dla biblioteki usługa jest dobra dla jej pracowników. I tutaj czasem też, jeśli chodzi o tą właśnie satysfakcję, zadowolenie i atmosferę w pracy, czasem też, znaczy uważam, że w ogóle bardzo warto jest współdecydować, tak? Czyli jeżeli robimy coś nowego,
to po prostu pozwolić przetestować tą nową rzecz, którą chcę wprowadzić najpierw zespołowi, a potem dopiero ją wprowadzać. Jeżeli zespół racjonalnie wykaże, że to nie jest fajne i to nie będzie dobre dla zespołu, chociaż mimo tego, że nam się zdaje, że to będzie jakby dobre dla wizerunku biblioteki, dla użytkownika, to czasem myślę, że warto po prostu odpuścić. I bo nie wszystko, co jest dobre dla klienta, jest dobre dla pracowników. I tutaj naprawdę ważne jest to, żeby też szefowie bibliotek, kierownicy, dyrektorzy, decydenci pamiętali o tym, że mimo tego, że biblioteka może stać się super świetnym miejscem, dobrze wyposażonym, z nie wiadomo jakimi usługami dla czytelnika, niezadowoleni bibliotekarze mogą spowodować, że po prostu czytelnicy nie będą chcieli do tej biblioteki przychodzić, więc musimy też dbać po prostu o siebie. Więc tutaj jest, to znaczy to chciałam też na to zwrócić uwagę. Bibliotekarz jest bibliotekarz, pracownik biblioteki, bo to nie tylko bibliotekarz, jest po prostu drugą nogą, tak, biblioteki. Jedną nogą są czytelnicy, drugą nogą są bibliotekarze i wiadomo jest, że trudno jest stać cały czas na jednej nodze. To tak już bardzo, że tak powiem, obrazowo chciałam to przedstawić. I też to, że naprawdę warto jest pozwolić swoim ludziom pracującym w bibliotece przetestować nowości, skorzystać z czegoś najpierw, żeby też oni, to już jest no, taka prosta rzecz, chodzi o to, żeby się po prostu tego nauczyć, ale też chodzi o to, żeby w ten sposób docenić wkład nas wszystkich w tworzenie tej biblioteki. Bo dobra atmosfera w bibliotece powoduje, że tych trudnych sytuacji jest mniej, a nawet jeżeli może ich nie jest mniej, to że łatwiej po prostu je rozwiązać. Jeżeli się nawzajem będziemy wspierać i jeżeli ludzie, którzy będą obsługiwali naszych użytkowników, będą po prostu z pracy zadowoleni. Także dlatego to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o obsługę trudnego klienta. Dlaczego my wolimy małe sklepy? Tutaj cały czas też będę mówiła o relacjach. Słuchajcie, no teraz często tak jest, że tworzymy nowe, piękne biblioteki, nowe, piękne biblioteki, w których są dobre zbiory, świetny sprzęt i to wszystko wygląda naprawdę cudownie. Natomiast nie ma tam tego, co jest właśnie w relacji z klientami, w relacji z użytkownikami najważniejsze, czyli nie ma tych osobistych kontaktów i relacji z jeden do jeden, że tak powiem. Z różnych przyczyn, dlatego że po pierwsze, znaczy dlatego, że na przykład pracuje tam za mało osób, więc nie są w stanie w stosunku do ilości osób, liczby osób, które przychodzą do tych bibliotek, więc te osoby nie są w stanie poświęcić dostatecznej ilości czasu na to, żeby budować te relacje i w momencie, kiedy zdarza się trudna sytuacja, faktycznie może tak być, że no nie będziemy mieli tego backgroundu, tak? nie będziemy mieli zaplecza, z którego będziemy mogli skorzystać, czyli tych pozytywnych relacji z klientem. Więc to, że są duże przestrzenie, w których jest mało osób, może powodować, że te relacje będą zaburzone i też, że będzie tak, że ludzie będą stawali się, znaczy będzie trudno im rozwiązać jakiekolwiek sytuacje i będą stawać się faktycznie tym trudnym klientem. Też są inne oczekiwania czytelników. To znaczy, taki czytelnik, może tak być, że taki czytelnik przychodzący do biblioteki, która jest na przykład Biblioteki Manhattan w Gdańsku, która jest największą naszą tutaj w Trójmieście biblioteką, może chcieć po prostu wypożyczyć książkę, wyjść, więc nie zależy mu wcale na budowaniu tych relacji, ale w momencie, kiedy na przykład przychodzi taka sytuacja, że wypożyczył książkę, a potem się upiera, że jej nie ma, tak jak tu pani Dorota napisała, robi się konflikt i w momencie, kiedy my naprawdę nie znamy tego czytelnika, trudno jest nam w jakikolwiek rozsądny sposób przeprowadzić taką trudną rozmowę i asertywnie powiedzieć mu, że jednakowoż pan tę książkę faktycznie wypożyczył i
musimy tę sytuację w jakikolwiek sposób korzystny dla nas jako biblioteki i dla Pana jako czytelnika rozwiązać. Taki czytelnik może po prostu się więcej w bibliotece nie pojawić, a myślę, że taką sytuację dużo łatwiej jest rozwiązać w małej bibliotece, gdzie są te relacje zachowane. Też ważne jest to, że często projektując takie piękne biblioteki, zapominamy o tym, żeby tworzyć tam strefy, gdzie właśnie można byłoby. W niektórych bibliotekach już nie ma rewersów chyba, także tutaj Pani Barbaro, że zawsze można byłoby pomyśleć o tym, że już na etapie projektowania zrobić tak, żeby mimo tej wielkiej przestrzeni ten kontakt z czytelnikiem był zachowany i żeby była taka możliwość, żeby takie relacje budować i budować tą społeczność wokół biblioteki, gdzie będziemy faktycznie współistnieć i współdziałać i będzie nam łatwiej te trudne sytuacje rozwiązywać. Także no, wolimy małe sklepy, dlatego że mamy kontakt z osobami bezpośredni, natomiast myślę, że duże biblioteki, nowoczesne biblioteki, które się teraz buduje, też można zaprojektować w taki sposób, żeby była możliwość nawiązywania tej relacji, mimo tego, że jesteśmy na dużej przestrzeni. Możemy wykorzystywać różnego rodzaju sposoby automatyzacji, czyli to, żeby bibliotekarz faktycznie mógł poświęcać swój czas czytelnikowi, a niekoniecznie, żeby zajmował się tylko taśmowym wypożyczaniem książek, jak to się dzieje w bardzo dużych bibliotekach dość często. To jest po prostu normalne. No, przychodzi dużo osób, więc dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby te osoby najzwyczajniej w świecie obsłużyć, czyli wypożyczyć im książki. Nie ma czasu na te dodatkowe, bardzo ważne rzeczy. A zamontowanie takiego self-checka, gdzie możemy samodzielnie wypożyczyć i zwrócić książki, jest już jakimś rozwiązaniem, bo odciąża w pewnym sensie, jeżeli to oczywiście dobrze działa, bibliotekarza od tej czynności i bibliotekarz może poświęcić czas na rozmowę z czytelnikiem, doradcą i tak dalej. Więc naprawdę to jest niezwykle istotne. No i jak obezwładnić takiego trudnego klienta? Tak jak wiecie, problemy będą się zawsze pojawiały. Nie sądzę, żebyśmy dożyli, mogli pracować w takich czasach, w których nie będzie problemów, gdzie, bo zawsze zdarzy się jakaś sytuacja konfliktowa. Ale ważne właśnie jest to, żeby w odpowiedni sposób odpowiedzieć na te problemy, czyli w odpowiedni sposób zareagować. I tutaj podałam kilka takich przykładów, bo pamiętając już o tym, że starajmy się oczywiście wchodzić w buty naszego czytelnika, który przychodzi do nas z jakimś problemem, pomyśleć, dlaczego tak się dzieje, pomyśleć, jak sami byśmy się zachowali, jak chcielibyśmy być obsłużeni, ale pamiętajmy o tym, że musimy być też i asertywni, że musimy się trzymać zasad, ale nie powinniśmy się nimi zasłaniać. Powinniśmy się zawsze wywiązywać z obietnic i zobowiązań, które dajemy. Też wśród moich koleżanek i kolegów padła taka odpowiedź, że staję się trudnym klientem, kiedy moje oczekiwania przerastają to, co zastaną, a oczekiwania moje zostały wykreowane poprzez jakieś tam wcześniejsze działania instytucji, do której przychodzę, tak? I tu się zderzam z rzeczywistością, bo tak wcale nie jest. Więc jeżeli już coś obiecujemy, to naprawdę starajmy się, przepraszam, wywiązywać z tych obietnic. Ważne jest to, żebyśmy przyjmowali uwagi od ludzi przychodzących do biblioteki, niekoniecznie już w trakcie, kiedy jest ta trudna sytuacja, bądź spotyka nas rozmowa z trudnym czytelnikiem, natomiast wcześniej, żeby tym trudnym sytuacjom zapobiegać, bo są takie rzeczy, które my widzimy, których my nie widzimy jako osoby pracujące w danym miejscu, a osoby, które do nas przychodzą, doskonale widzą, co im utrudnia korzystanie z naszych usług. Reagujmy szybko na te trudne sytuacje. Mówmy też o różnych złych rzeczach, bo po prostu nie zakopujmy pewnych rzeczy pod dywan, bo nasi użytkownicy chcą wiedzieć,
i chcą się przygotować do pewnych rozwiązań. Więc tutaj jest to bardzo ważne. No i też, że jeżeli czytelnik ma rację, w momencie, kiedy wiemy, że ma rację, nie idźmy w zaparte. Nie idźmy w zaparte, bo efekt będzie taki, że on się tam gdzieś pewnie odwoła, zrobi jeszcze większą awanturę, będzie niezadowolony, przestanie korzystać z naszych usług, a my go stracimy, a i tak będziemy mu te racje po prostu winni przyznać. Więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby jakby jeszcze przed trudną sytuacją starać się jej zapobiec i żeby to, ten sposób reagowania był przemyślany i ważny. Jakie mogą być sposoby na trudnego klienta, to znaczy już w momencie, kiedy zdarza się nam taka sytuacja, kiedy możemy pewnym rzeczom zapobiec, obserwując różne sytuacje, to przede wszystkim, słuchajcie, zawsze warto jest wysłuchać tego człowieka i nie przerywać, oczywiście jeżeli zachowuje się on kulturalnie i zgodnie z przyjętymi zasadami w bibliotece, bo jeżeli ktoś jest po prostu niegrzeczny, nikt nie ma prawa na nas krzyczeć. Jeżeli ktoś jest niegrzeczny, zachowuje się niekulturalnie, jest agresywny, naprawdę mamy prawo przerwać taką rozmowę i powiedzieć, że nie będziemy jej kontynuować. Bo to jest, no bo to jakby wykracza poza normy zachowań, które sobie przyjęliśmy i jest niedobre nie tylko dla nas, ale też dla innych osób, które w tej sytuacji są zmuszone uczestniczyć. Więc jeżeli to się wszystko dzieje tak jak trzeba, warto jest takiego klienta, takiego czytelnika, użytkownika wysłuchać i nie przerywając mu, okazać zrozumienie, pokazać, że chcemy pomóc, że naprawdę chcemy pomóc, ponieważ po to tu jesteśmy, tak? Jesteśmy po to, żeby tych naszych czytelników przeprowadzić przez jakąś trudną sytuację. Też w sytuacjach takich już naprawdę podbramkowych zawsze możemy poinformować takiego czytelnika, jakie on ma prawa. Jeżeli są takie sytuacje, wydaje mi się, że to są często sytuacje w momencie, kiedy dochodzi do egzekucji kary, kiedy czytelnik przychodzi i otrzymuje, że tak powiem, pismo pod tytułem, że zalega w bibliotece z książkami, a na dodatek musi jeszcze zapłacić karę. I to oczywiście powoduje niezadowolenie. Dużo osób się przeciwko temu buntuje i tutaj po prostu musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, co taki czytelnik może zrobić, do kogo może się odwołać i do kogo, jakie są jego tak zwane prawa, żeby on to po prostu mógł inny sposób niż u nas załatwić, tak? Bo jeżeli się nie zgadza z tą propozycją, która 20 groszy to powód do kłótni, to prawda, no tak się zdarza. No ale no tutaj musimy się odwołać do naszych zasad i jasno po prostu i czytelnie przedstawić te zasady. Najlepiej też mieć wydrukowane informacje, które możemy takiemu zdenerwowanemu czytelnikowi dać, kiedy w pewnym momencie, kiedy on się już uspokoi, bo taki moment na pewno nadejdzie, żeby mógł z tego korzystać. To, co jest też ważne, to właśnie jest pytanie, z czego wynika ten problem, bo być może jest to jakieś nieporozumienie. To, o czym tutaj też Państwo piszecie, to w pewnym sensie no, dyplomacja. Jest to praca z człowiekiem, więc tu naprawdę pracujemy z osobą, którą znamy bądź nie znamy i musimy starać się zachowywać tak, jak chcielibyśmy, żeby ktoś się zachowywał w stosunku do nas, a na dodatek być jeszcze właśnie no po prostu kulturalni, grzeczni i traktować tą drugą osobę z szacunkiem. Natomiast musimy sobie postawić jakieś granice. Tutaj też ktoś pisał wcześniej o tym, że na agresywnego klienta, czytelnika przerwanie rozmowy nie pomaga. Jeżeli czytelnik jest naprawdę agresywny, no, zdarzały się takie sytuacje, znaczy się wiem o takich sytuacjach, które były w bibliotekach, nie będę mówić teraz w której, czytelnik był naprawdę agresywny, po prostu wezwaliśmy policję. No bo
Słuchajcie, no w pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, też nie powinniśmy w żaden sposób kajać się i przepraszać, kiedy ten czytelnik nie ma racji, bo tak jak mówię, traktujemy się z szacunkiem i z godnością i traktujemy drugiego człowieka z szacunkiem i godnością. Jeżeli czytelnik, nasz użytkownik manipuluje jakimiś informacjami, no to wtedy powinniśmy mu powiedzieć, podaje nieprawdziwe informacje, powinniśmy mu jasno powiedzieć, że te informacje są nieprawdziwe i pokazać, przedstawić informacje prawdziwe. Jest to trudne, bo trudne sytuacje są trudne, ale jeżeli będziemy się trzymać pewnych zasad, powinny po prostu stać się łatwiejsze. Teraz chciałabym, trochę przeciągnęłam, ale postaram się już jakby iść do brzegu. Chciałabym zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety, która się tyczy już takiej jakby praktyki, jeśli chodzi o trudnego klienta. To Martyna, oddaję Ci głos. Tak, dzięki Natalio. Odetchnij przez chwilę, a ja Państwa w tym czasie jakby zapraszam do wypełnienia ankiety składającej się z dwóch pytań. Widzę, że Państwo wypełniają, ja te pytania przeczytam dla porządku. Pierwsze pytanie brzmi, czy w Twojej bibliotece badano jakość obsługi przy pomocy tajemniczego klienta? I można odpowiedzieć tak, nie, nie wiem, jeżeli Państwo nie wiedzą, czy takie badanie zostało przeprowadzone. Natomiast drugie pytanie brzmi, czy brałeś udział w szkoleniu dotyczącym obsługi czytelnika? I tutaj już musimy wiedzieć, czy braliśmy, czy nie braliśmy udziału, więc możliwości odpowiedzi są tylko dwie, tak, nie. Ja czekam, aż Państwo w dużej mierze uczestniczący odpowiedzą na oba z tych pytań. Proszę pamiętać, że po kliknięciu właściwej odpowiedzi na samym dole trzeba przycisnąć przycisk wyślij, aby te odpowiedzi się zapisały i żebyśmy je mogli widzieć i skomentować. Widzę, jak intensywnie Państwo odpowiadają, już ponad połowa z osób uczestniczących, a jest nas w tym momencie 250 osób. Ponad 250 odpowiedziała już na pytania. Spróbujemy dobrnąć do 70% osób uczestniczących. Spróbujmy zadbać o taką frekwencję, więc jeszcze chwilę czekamy na Państwa odpowiedzi. Przypominam, są dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy tajemniczego klienta. Jest to nazwa własna badania, które można przeprowadzić w instytucji, między innymi tak jak jest biblioteka, a drugie pytanie dotyczy Państwa doświadczenia i tego, czy brali Państwo udział w szkoleniu dotyczącym obsługi czytelnika. Ostatnie 5 sekund i powoli kończymy. Ja kończę w tym momencie już możliwość wypełnienia przez Państwa ankiety i pokażę Państwu wyniki, a siebie, Natalio, poproszę o komentarz do nich. Dobrze, tylko teraz ja nie widzę, Martyna, wyników, ja mogę przesunąć sobie. O, dobra, już wiem. Więc tak, zdecydowana większość z Was powiedziała, że nie brała, znaczy, że w Waszej bibliotece nie było takich badań jakości obsługi za pomocą tajemniczego klienta. 20% nie wie, bo to czasem można nie wiedzieć oczywiście, a 4%, czyli 11 osób powiedziało, że tak, że ten tajemniczy klient pojawił się w bibliotece. Jeśli chodzi o obsługę klienta, no to tutaj jest dobrze mówię? Czy brałeś, bo teraz nie widzę tutaj, 81 osób powiedziało, że tak. No więcej, troszeczkę więcej odpowiedziało, że nie, jeśli chodzi o obsługę, o udział w szkoleniu dotyczącym obsługi czytelnika. Dlaczego o to pytałam? Pytałam o to dlatego, że tajemniczy klient w bibliotece to nie jest nic strasznego, to jest takie badanie, które może nam, Martyna, mógłbyśmy do prezentacji wrócić? Jak ten, bo już... O, dzięki. Tajemniczy klient w bibliotece to nie jest... Gdzie my się tutaj jesteśmy? Już, przepraszam, już się... O, tu. To nie jest nic złego. To nie jest badanie, które po prostu ma
którego celem jest ujawnienie naszych słabych stron i wyciągnięcie z tego konsekwencji, tylko jest to badanie, które ma nam pomóc jakby pokazać te obszary, w których moglibyśmy się podciągnąć i pokazać obszary, w których jesteśmy naprawdę dobrzy i wszystko idzie świetnie. Więc myśmy takie badanie robili, ja takie badanie przychodziłam w obydwu bibliotekach, w których pracowałam, czyli i w Gdańsku i teraz w Gdyni. I jedno i drugie było wstępem do tego, żeby przeprowadzić później właśnie szkolenia z obsługi czytelnika. I było jakby taką diagnozą sytuacji, przygotowaniem gruntu do szkolenia, bo też potem firma, która nas szkoliła w jednej i w drugiej firmy, bo to były różne firmy, w jednej i w drugiej bibliotece, miała też jakby większy ogląd na to, jak wygląda ta obsługa klienta w naszych bibliotekach i w których miejscach powinna zostać poprawiona, a w których miejscach jest świetna i może służyć jako przykład. Więc naprawdę nie należy się tego bać. Taki tajemniczy klient przychodzi do biblioteki razem z zestawem pytań, które ten obszar badań zaraz Wam pokażę na podstawie naszej biblioteki, a potem te badania, tak jak mówię, są wykorzystywane do tego, żeby przeprowadzić takie szkolenia. I teraz jeśli chodzi o samo badanie, to zobaczcie, tutaj są wypisane w punktach jakby te obszary, które były badane, oceniane przez tego tajemniczego klienta i spójrzcie, tylko, że tak powiem, jeden punkt spośród siedmiu, ta rozmowa z bibliotekarzem dotyczyła bezpośredniej obsługi. Bo to też właśnie chciałam Wam pokazać, że jakby ta obsługa czytelnika i ten trudny klient, to znaczy to, że się bierze trudny klient w bibliotece, to nie jest tylko kwestia naszej rozmowy z tym człowiekiem, ale też to, jak wygląda nasza placówka, co on czuje, jak do niej wchodzi, czy mu się podoba, czy się nie podoba, jakie ma odnosi wrażenie w momencie, kiedy podchodzi do stanowiska, czy to lada jest faktycznie tak, że widać czubek głowy bibliotekarza, czy bibliotekarz siedzi face to face, czyli jest jakby bardziej otwarty, jak wygląda, bo to jest też ważne, osoba, która go obsługuje, obserwuje relacje między pracownikami i tutaj na przykład, słuchajcie, pytanie w wyglądzie, nie chodzi o to, jak był ubrany i tak dalej, ale na przykład wygląd pracownika biblioteki, to było pytanie, czy się uśmiecha? Tak, bo to też ta nasza mimika, gesty, mowa ciała pokazują też nasze nastawienie i od razu powodują odpowiednie nastawienie, odpowiednie do tego, co wysyłamy u osoby, która do nas wchodzi. Też to, czy utrzymujemy kontakt wzrokowy w trakcie rozmowy. To są takie rzeczy, które później pomogą w momencie, kiedy zdecydujemy się na takie przeprowadzenie takiego szkolenia. Teraz nie widać, że się uśmiechamy, ale mam nadzieję, że się Państwo uśmiechacie za maseczkami, ale to oczami można się uśmiechać. No właśnie, ton głosu, to wszystko jakby powoduje, że człowiek, który wchodzi do biblioteki, ma już pewne nastawienie. I naprawdę to jest bardzo ważne. Tutaj też była analizowana, w jaki sposób na przykład odbierany jest telefon, w jaki sposób, jak przebiega taka rozmowa, w jakim tonem mówi osoba, która jest bibliotekarzem, znaczy która obsługuje czytelnika. I ostatnia rzecz, luźne przemyślenia i refleksje, czyli subiektywna ocena pracy. Przede wszystkim pytanie, czy pracownik zachęcił Cię do skorzystania z usług tej filii i co myślisz po wyjściu z tej biblioteki, czy chciałbyś tam na przykład wrócić, chciałabyś tam wrócić. Więc to jest naprawdę ważne, ważne jest, żeby wiedzieć, że nie sama rozmowa, nie sam nasz bezpośredni kontakt buduje jakby tą otoczkę wokół tego, w jaki sposób jesteśmy odbierani i też w jaki sposób człowiek, który do nas przychodzi, w tej bibliotece się zachowa. Ja jestem, jeżeli Was to interesuje, to jest takie badanie, znaczy jest taki raport Biblioscan, to było badanie, które było robione w bibliotekach miejskich w Łodzi już jakiś czas temu, przed połączeniem, natomiast tam bardzo fajnie jest opisane to badanie tajemniczego klienta.
I naprawdę, jeżeli Was to interesuje, bo ja już się rozgadałam i właściwie powinnam już nic nie mówić, to warto do tego podejść, warto sobie to przeczytać i zobaczyć, w jaki sposób to było tam robione. To jest dostępne w PDF-ie w internecie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to później mogę wkleić link. To wkleję, jak już dojdziemy do Waszych pytań. No i ostatnia tak naprawdę rzecz, to właśnie po co nam są te szkolenia z obsługi czytelnika. Bo może tak się zdarzyć, że uda nam się takie szkolenie zrobić. Uważam, że to jest bardzo ważne. Przede wszystkim po to, żeby pomóc nam rozwiązywać te trudne sytuacje, żeby się nauczyć pewnych takich, wyrobić w sobie pewnie takie nawyki, które pomogą nam prowadzić trudne rozmowy, mówić, jak się nie nakręcać, jak się samemu nie złościć po prostu na tego czytelnika, bo przecież on nas złości, to jest naturalne i ludzkie, że agresja budzi agresję, tak? Złość budzi złość. Jak komunikować się bez przemocy, jak ćwiczyć swoją asertywność, określić granice, których nie chcemy przekraczać, żeby zachować właśnie ten szacunek i do siebie, i do tego drugiego człowieka po drugiej stronie lady. Ale też bardzo wydaje mi się ważne, ważną rzeczą w takich szkoleniach dotyczących właśnie obsługi czytelnika jest ten element integracji naszego zespołu, czyli tego, że my jesteśmy w stanie dzielić się swoimi własnymi doświadczeniami i na podstawie doświadczeń innych osób uczyć się rozwiązywania problemów, które mamy z naszymi trudnymi czytelnikami bądź z naszymi trudnymi sytuacjami w bibliotece. I tak naprawdę już na sam koniec mojego przydługiego webinarium, za co bardzo przepraszam, chciałam powiedzieć o wskaźnikach sukcesu, to znaczy o tym, że w bibliotece zawsze mówimy, że o sukcesie biblioteki świadczą czytelnicy, ilu do nich, ile nas przychodzi, jakie są nasze zbiory, ile wypożyczyliśmy książek, jakie nowe działania wprowadziliśmy, ale ja bym się zastanowiła nad tym, czy nie powinniśmy właśnie analizować bardziej tych trudnych sytuacji z odbiorcami naszych działań, żeby zapobiegać trudnym sytuacjom w przyszłości i wdrażać pewne rozwiązania, które nam pomogą jakby obchodzić się z tym trudnym klientem i z tymi trudnymi sytuacjami, żeby było to win-to-win, to jest naprawdę bardzo ważne. I to też wydaje mi się, że taka analiza powinna być wskaźnikiem sukcesu biblioteki. Analiza i wypracowane rozwiązania. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo w stanie mnie wysłuchać do końca. Mam nadzieję, że część z tych przynajmniej informacji była przydatna i mamy bardzo mało pytań na pytania, to znaczy czasu na pytania. Ja mogę zostać, nie wiem jak Państwo, także się już wyłączam. Bardzo Ci, Natalia, dziękuję. Spróbujemy w takim razie z tych pytań, które już były, zostały zadane, wyłuskać kilka, na które uda nam się odpowiedzieć. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś, które czekają w kolejce, proszę czym prędzej je wpisywać na czacie, zaznaczając, że to jest pytanie, tak? Czyli klikając taki przycisk z niebieskim znakiem zapytania. Ja już szukam wśród tych pytań, które Państwo zadali. Dobrze, jedno z takich pytań jakby trudnych o to, jak zwrócić uwagę osobie niedbającej o higienę, która spędza dużo czasu w bibliotece, korzystając z internetu. Natalia, czy macie w Bibliotece Gdynia jakieś sposoby na takie sytuacje? Nie wiem, czy mamy jakieś wypracowane sposoby, ale tak jak, bo to jest częsta sytuacja w bibliotekach w ogóle, no wiadomo. Ja mam taką propozycję, ona czasem działa, czasem nie działa. To jest tak samo jak z tymi maseczkami, odwołać się po prostu do pozostałych czytelników, żeby powiedzieć, że to nie przeszkadza, znaczy, że to przeszkadza nam również, ale przede wszystkim przeszkadza osobom pozostałym, które korzystają w tym czasie z biblioteki i poprosić, żeby no, ta osoba jednak wróciła do biblioteki w momencie, kiedy zadba trochę bardziej o swoją higienę. To jest strasznie trudne i nieprzyjemne, ale naprawdę w tym momencie my się sami krępujemy to zrobić, ale warto to zrobić dla tych innych osób, które są w bibliotece. Także tak sobie myślę, że to jest ważne. To kolejne pytanie jest pytaniem o granicę. Gdzie jest ta granica, która pozwala powiedzieć nie w obsłudze czytelnika? No to szczególnie w kontekście takich czytelników, którzy przekraczają pewne granice, tak? Takie ogólnie przyjęte, czyli są na przykład pod wpływem alkoholu albo są agresywne.
Uważam, że od razu, jeżeli poczujemy, że ta osoba nam po prostu zagraża w jakikolwiek sposób, nie ma na co czekać, nie ma się co wahać, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, żeby ta osoba opuściła bibliotekę, to po prostu wołać odpowiednie służby. Serio, no bo to nie ma co, bo to też cały czas, to nie chodzi tylko o nas, ale o wszystkich innych, którzy w tej bibliotece również przebywają. Tutaj bym się nie zastanawiała. Ja tak skaczę szybko po tych pytaniach, bo ich jest trochę. Kolejne pytanie to jest, jak przerwać rozmowę, która wychodzi poza granice kultury? I podobne pytanie później się pojawiło i dotyczyło tego, jak właśnie zakończyć rozmowę, tak? Czyli czy przerwać rozmowę, która dotyczy tematów, na które nie chcemy publicznie rozmawiać, tak? Jakby, która porusza, nie wiem, kwestie uprzedzeń różnego typu politycznych, rasowych. Jak to zrobić? Czy masz jakieś doświadczenie w tym temacie? Też wszystkie trudne pytania są bardzo trudne, ponieważ często nie wiemy, co zrobić, ale tutaj odwołałabym się do tego, że jeżeli chodzi o te uprzedzenia, poglądy polityczne, które są krzywdzące, czy uprzedzenia, które są krzywdzące wobec jakichś grup, odwoływałabym się do tego, że biblioteka jest miejscem, które jest otwarte dla wszystkich osób i że tutaj jednak obowiązują zasady, które są spisane. Często można się podeprzeć na przykład regulaminem, gdzie mamy zapisane, że jakby nie tolerujemy zachowań, które wykraczają poza jakieś ramy społeczne bądź ranią inne osoby, które są w bibliotece w taki czy inny sposób i po prostu się do tego odwołać i normalnie zakończyć rozmowę. Ja z doświadczenia wiem, że jeżeli się asertywnie, grzecznie i z poszanowaniem powie, że nie będę rozmawiała z panem na te tematy, bo nie jest to odpowiednie miejsce, panią oczywiście, odpowiednie miejsce, albo po prostu nie mam na to ochoty i nie mam takiego obowiązku, no jasno, bez agresji, to nawet jeżeli taka osoba stoi dalej i jak to się często zdarza, dalej po prostu mówi, to w pewnym momencie, kiedy widzi, że nie ma już żadnego zainteresowania, to po prostu milknie i odchodzi. Państwo też proszą o link do badania, o którym wspomniałaś, BiblioScan. I widziałam, że na czacie ktoś z Państwa już podał te linki, więc poproszę o przejrzenie tego czatu i odszukanie tego linku. A Ciebie, Natalia, jeżeli jest taka możliwość, to w momencie, kiedy będziesz publikowała nagranie webinarium na BiblioLabie, to gdybyś mogła również w tym artykule ten link podać. Dobra, oczywiście. Dobrze. I ostatnie chyba pytanie, które zostało zadane tutaj w tym trybie pytań. Jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś podważa nasze kompetencje, na przykład znajomość zbioru i obsługi katalogu oraz podważa zasady sanitarne funkcjonujące w bibliotece? Podchwytliwe pytanie od Kasi ode mnie z pracy. To tak tylko powiem. Uważam, że to, że macie odpowiednie, znaczy Kasia, tu akurat do ciebie mówią, odpowiednie kompetencje do tego, żeby pracować tam, gdzie pracujecie i znacie swoje zbiory doskonale. Natomiast jest taka metoda, że w momencie, kiedy przychodzi osoba, która uważa, że wie więcej, lepiej i tak dalej, po prostu zapytać się ją, spróbować wykorzystać jej wiedzę. Jeżeli ta wiedza jest faktyczna, nieoszukana, że ten człowiek naprawdę wie coś lepiej od nas, przecież to się może zdarzyć, to wtedy po prostu skorzystać z tej wiedzy i spróbować pokazać mu, że będziecie starać się jakby to wdrażać w swojej pracy. Natomiast jeżeli jest to pseudowiedza, to bardzo szybko to wyjdzie i taki czytelnik, taka osoba najczęściej po prostu się wycofuje. Co do zasad sanitarnych funkcjonujących w bibliotece, rozumiem, że chodzi tutaj o COVID i o te maseczki i o to, że mamy na przykład zamknięte toalety i tym podobne rzeczy, to tutaj jeżeli taki czytelnik podważa takie zasady, to bardzo bym prosiła go o skierowanie do wyższej instancji, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego wyjaśnić. Bo to zawsze działa. Ja chętnie odpowiem. I tym pytaniem i tą odpowiedzią tak naprawdę na to pytanie zakończymy. Państwo dziękują na czacie, więc ja Ci też, Natalia, bardzo dziękuję. Ja też Wam wszystkim bardzo dziękuję.
Odpowiem jeszcze na ostatnie pytanie, które jest adresowane do mnie, czy będą zaświadczenia. Po tych naszych webinariach labibowych system automatycznie Państwu wysyła taki certyfikat uczestnictwa w webinarium, więc powinni Państwo w tym mailu, który przyjdzie po webinarium, otrzymać takie zaświadczenie. Innych zaświadczeń nie wydajemy. Zapraszam Państwa już na kolejny miesiąc tematyczny, bo wrzesień dobiega końca. Tak jak wspomniałam na samym początku, jutrzejsze webinarium się nie odbędzie z powodu choroby naszej prelegentki. Spróbujemy je zorganizować w terminie późniejszym, o czym będziemy informować na portalu labib.pl. I to jest tylko jeden z powodów, dla którego warto zaglądać na portal, bo kolejnym jest to, że jeszcze do jutra można przesyłać zgłoszenia w konkursie wrześniowym i wygrać czytnik e-booku, więc bardzo zachęcam. Wklejam już w tym momencie Państwu link do tego ogłoszenia na Labibie, które mówi o konkursie i o wrześniowym miesiącu tematycznym. Już tam. Natomiast i ostatnim powodem, dla którego warto zaglądać na Labib, jest to, że można tam znaleźć informacje, jak będą w tym roku wyglądały bibliolaby, czyli lokalne zjazdy bibliotekarzy. Bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa w nich, a one już w październiku, aż można znaleźć na Labib. Bardzo dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych webinariach. Ja również dziękuję i chciałam tylko powiedzieć, że część z bibliolabów będzie siedziała w sieci, więc to będą spotkania otwarte, na które bardzo serdecznie zapraszamy. I jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo padło pytanie, Natalia, czy można do Ciebie przekazać adres mailowy. Ja w tym momencie nie przekażę do Ciebie adresu mailowego, natomiast osoby, które są zainteresowane kontaktem z Tobą, przekieruję również na portal labib.pl, bo zawsze na portalu można również się z osobami jego używającymi kontaktować. W związku z tym ci, którzy potrzebują kontaktu z Natalią, zapraszam na labib.pl. Dobrze, to tym już się naprawdę żegnamy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.